Hej, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam akwarium należące do mojego brata. Jest to akwarium 60-litrowe z gatunkami rybek takimi jak platki, neonki, żałobnice, molinezje oraz mamy tutaj jeszcze dwa glonojady. Od razu zwróć uwagę na to, co pewnie już przykuło Waszą uwagę, mianowicie na ten zbiorniczek. Żyje w nim mała rybka, która nie może na razie pływać z pozostałymi ze względu na to, że mogłaby zostać zjedzona. Ma ona około 2 tygodni, dlatego może już sprawiać wrażenie nie do końca tak małej. Natomiast w chwili, gdy się narodziła, była dosłownie 2 lub 3 milimetrowa, ledwo widoczna. Mimo, że już urosła, jeszcze jednak lepiej nie wpuszczać jej do pozostałej części akwarium, ze względu na to po prostu, żeby nic jej się nie stało. Jeżeli chodzi o wyposażenie akwarium, to mamy tutaj oczywiście filtr, napowietrzacz oraz grzałkę z elementów dekoracyjnych, natomiast mamy zameczek, który często bywa swego rodzaju kryjówką dla rybek, a w szczególności lubią go glonojady. Oraz tutaj taki mniejszy element dekoracyjny, mianowicie ten stateczek oraz żywe roślinki. Na dnie akwarium mamy, pokażę tutaj z boku, piasek, żwirek oraz kamyczki. Rybki karmione są taką karmą. Dziękuję. To byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku.